O tym, że od roli bezrobotnego do roli pracownika jest długa droga, wiedzą nawet ludzie młodzi i wykształceni. Do grona poszukujących zatrudnienia należą również osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dla nich ta droga jest nie tylko długa, ale i kręta. 23-letni Dominik Tarnowski z Ostródy ma zaburzenie ze spektrum autyzmu. Chłopak ukończył specjalne szkoły, teraz szuka pracy. Mama młodego mężczyzny twardo stąpa po ziemi i ma świadomość, że syn tak szybko marzenia może nie spełnić. Teraz największym problemem dla mnie jest, żeby on się odnalazł na tym rynku pracy. Niestety, tu jest problem, ponieważ on najbardziej chciałby pracować w ogrodnictwie. To jest jego pasja. Dla rodzin z tym samym problemem została zorganizowana konferencja. W spotkaniu pod nazwą Niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym – mity czy rzeczywistość – wzięli udział także pracodawcy. Właściciele firm, owszem, zaczynają coraz częściej otwierać się na wszystkich bezrobotnych, ale z dużą rezerwą. Osoby z upośledzeniem umysłowym rzadko są zatrudniane na stałe. Uzgodniliśmy kiedyś z ośrodkiem, że u nas będziemy dawać szansę wielu osobom. Żeby się nie ograniczać do jednej, tylko po prostu o różnym stopniu niepełnosprawności sprawdzać tych ludzi, jak oni będą się sprawowali u nas, jaka jest ich, powiedzmy, wytrzymałość na różne stresy związane z pracą. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pomaga przełamywać stereotypy i aktywizować podopiecznych placówki. Przynętą na pracodawców jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytucje łączą siły i stwarzają pole do popisu dla przełożonych i pracowników. System finansowań proponowany przez PFRON przynosi efekty. I ten instrument jest taką zachętą, która no jakby zwiększa szanse i samej osobie w funkcjonowaniu na stanowisku pracy i pracodawcy, który no ma pewne takie zabezpieczenie, że jeśli ta produktywność jest może troszkę niższa momentami, to jednak, czy w niektórych obszarach, to ma tą rekompensatę. Większość niepełnosprawnych jest oceniana przez szefów jako ludzie odpowiedzialni, sumienni oraz cenni. Dobrych słów pada wiele, tylko miejsc pracy nadal mało. Niezależność staje się pojęciem coraz bardziej odległym i to nie tylko w przypadku sprawnych inaczej. Bezrobocie jest odwiecznym problemem, który zdążył odczuć na własnej skórze niestety nie jeden obywatel.